Dzień dobry, witam wszystkich. Niedzielę. Jestem dzisiaj, jak widzicie, zablokowany od 8. Musieliśmy dzisiaj wcześniej wstać, żeby zdążyć. No bo samochód dzisiaj do nas odbierał mleko. Musieliśmy zdążyć przed 8. No i korzystając z okazji, nie wiem, może ogląda ktoś z organizatorów tych zawodów, to prosiłbym w następnym roku trochę o poinformowanie mieszkańców o tych zawodach, bo co roku muszę się doszukiwać, szukać tych informacji, kiedy będą te zawody. Bo co roku jest akurat tak, że jak zawody są, blokują ulicę, to u nas przyjeżdżają nieszczęśliwie po mleko. Od 3 lat są organizowane te zawody i co roku jest problem, że po prostu problem jest z odbiorem mleka. W pierwszym roku to w ogóle ciężarówka stała na ulicy. Musiała czekać aż do drugiej, więc mleko było ciepłe już w cysternie i były przez to takie jaja, że szkoda gadać. Kurde, wieje trochę, ale w drugim roku na szybkiego to wieczorem, w sobotę wieczorem się dowiedzieliśmy, że w niedzielę będą zamykać, bo brat jadąc do domu zauważył, że już płotki blokujące drogę były ustawione na poboczach. Także jeszcze wieczorem szybki telefon trzeba było zrobić do mleczarni, żeby poukładali, no żeby kierowca trochę wcześniej przyjechał. Takie cyrki co roku u nas są. Zero informacji. Ogólnie w tym roku poinformował mnie na szczęście listonosz, no bo ma trochę więcej informacji, ale po prostu do skrzynki od listów jakąś ulotkę czy coś tydzień wcześniej, że będzie zamknięta droga, bo co roku jest z tym problem. Nie lubię marudzić, ale strasznie mnie to denerwuje, że nie ma takiej informacji, coś w tym stylu. Bo co roku jest problem, bo no jest to jedyna droga dojazdowa do naszego gospodarstwa. Przyjeżdżają u nas delikatnie po 8, normalnie po mleko, a o 8 zamykają drogę. Także no brat ledwo co dzisiaj do nas podjechał. I co? No to mnie to bulwersuje. Normalnie drugi rok jak ten, to jeszcze po świeżą lucernę jeździłem, no i nie mogłem pojechać po świeżą lucernę, bo dojenie kończymy o 8 przeważnie, a no i nie mogłem wyjechać, musiałem jakoś kombinować. Ogólnie straszyli mnie mandatami i takie tam, no ale jakoś się udało wtedy. Przejechałem po prostu prosto przez ulicę, przez pola sąsiadów i dojechałem do lucerny, ale tyle stresu, co wtedy człowiek ma, bo krowy buczą. Nie ma co, nie ma jak dać jeść. No już się ogólnie wtedy zastanawiałem nad otwieraniem pryzmy, ale no jest jak jest. Ogólnie od 8 rano do 14 mamy zablokowaną drogę, nie możemy wyjechać, nikt nie może wjechać. Także no, fajnie. No, a co dzisiaj będę robił? Dzisiaj zabieram się w końcu za czyszczenie tego ciągnika. Mam wolny czas, trochę mi się nudzi. Nie mam co robić, także biorę się za mycie ciągnika, bo należy mu się. Już jakiś czas temu był czyszczony. Także no, tylko odczepiam siewnik, bo jeszcze jest siewnik podczepiony i zabieram się za mycie.
normalnie. Maska się błyszczy teraz. Elegancko. Tutaj umyte felgi. To jakby co nie jest brudne, tylko biała farba już odlatuje. Także no. Zaraz zabieram się za tył. Też będę koła ściągał. Bo inaczej niemożliwością jest tutaj to wszystko wyczyścić. A tak jak odkręcę koła, będę miał lepszy dostęp. I się lepiej umyje to wszystko. Tutaj pod błotnikiem to wszystko jest... Tak to jest niemożliwością tego domyć. No a teraz... Elegancko tutaj. Przód umyty. Zaraz idziemy na tył. No, już koła ściągnąłem, bo te tutaj większe zabrudzenia już wyciągnąłem ręką, tak żeby karszerem nie trzeba było się męczyć. No, tutaj najczęściej też wtedy ciężko się tutaj to wyrzuca, wyciąga karszerem. Tu na przykład. No i zaraz idę na przerwę i po przerwie tutaj zacznę myć ten tył. No ogólnie ostatnie takie mycie, takie konkretne, tak jak teraz robię, to przynajmniej z 2 lata temu było robione. Także no, zasłużył ciągniczek. Trochę go zaniedbałem. Ogólnie ja nie jestem zwolennikiem
częstego mycia, bo no takie przysłowie, nie wiem, takie powiedzenie jest, częste mycie skraca życie i ogólnie coś w tym jest, bo no bo patrząc na to, jak mój ciągnik w jakim stanie jest teraz, w sensie punkty rdzy, tu widać co jest, trochę zardzewiała. Tutaj ta kratka pomału już zaczyna delikatnie rdzewieć, ale ogólnie patrząc, no jeden znajomy też ma New Hollanda T6, no i o wiele młodszą T6, ale ma o połowę mniej godzin niż ten mój i jest tak zardzewiały, że to szok. Ale moim zdaniem jest to spowodowane tym, że no raz na tydzień jest myty i po myciu jest odstawiany. No i ta maska tutaj cała to jest mokre. I to za każdym razem tu raz w tygodniu jest całkowicie mokre i to wtedy szybciej rdzewieje przez to. No i ma o wiele więcej problemów z elektroniką niż ja. Także no mi się wydaje, że to jednak coś w tym jest, że częste mycie skraca życie. Także no, nie mówię, żeby tak całkiem zaniedbać, jak ja teraz tego ciągnika zaniedbałem, ale no powiedzmy raz na miesiąc mycie starczy, jeśli ciągnik jest ogólnie tak intensywnie używany jak u nas. To znaczy może nie intensywnie, ale nie ma tygodnia, żeby on nie robił, także no ogólnie mi się wydaje, że ogólnie jakby umyć teraz ten ciągnik, to nikt by nie powiedział, że jest zaniedbany ten ciągnik. No już są ogólnie takie punkty, że widać, że używany ten ciągnik, choćby tutaj, ała kurde, choćby tutaj na błotniku jest takie pęknięcie tu. No myślę, że to jest takie trochę typowe dla T6. W sumie nie wiem, czy typowe, ale u mnie przynajmniej w T6 tutaj pękło. Tutaj mam otarcie, bo o przyczepę są zbierającą zahaczyłem, jak zjeżdżałem z pryzmy kiedyś. To z początku. Jeszcze u znajomego na usługach przyczepą byłem i akurat była stroma pryzma i ten. I trzeba było od razu skręcać po zjeździe, no i zahaczyłem o dyszel. Tutaj z przodu nawet nie wiem, kiedy to zrobiłem. Delikatnie maska jest pęknięta. Nie wiem, kiedy to mi się zrobiło. No i ogólnie tutaj felgi powoli zaczynają puszczać farbę. No i ogólnie opony, przód tym bardziej jest zjechany, jednak ten tur robi robotę, jeśli chodzi o ścieralność przednich opon. Ale ogólnie no nie wydaje mi się, ma tam prawie te 5000 godzin i to wszystko na tych oponach przeleciał, także nie wydaje mi się, żeby było najgorzej. Tylne są jeszcze w lepszym stanie trochę. Jeszcze tego bieżnika trochę mają. Także no, 600. Ogólnie w przyszłości, jak będę zmieniał opony, to będę zmieniał na 710 z tyłu, a 650 z przodu. No i wtedy do rozrzutnika, tym bardziej, że rozrzutnik też będzie miał 710. To będzie idealny ciągnik. Na dużej T6 też. No na dużej T6 zastanawiam się, żeby 800 założyć, ale to jeszcze nie wiem. Fajnie by było 800 i 710 z przodu. O, ale to by była bestia. No, ale to na razie jeszcze śmigają, no bo z przodu ogólnie są dwuletnie albo roczne. Nie, dwuletnie opony. Bo zjechałem kiedyś
przez przypadek jedną całkowicie, a że ten, że no, że nie można zostawiać starej i zakładać jedną nową, to musiałem kupić dwie nowe. No i dlatego w tamtej dużej te szóstce są dwie z przodu nowe. I tyle. Ja teraz pójdę na przerwę, także zabieramy się tutaj za mycie po przerwie. Od razu zobaczę tutaj. Nie ma żadnych luzów, widzę. Z tej strony. Ale to chyba wyoczył, jakby były luzy. Bo tam widziałem ostatnio Xavery z gospodarstwa. Miał na, przy swoim John Deere luzy. Ale to chyba miał więcej godzin niż ja tutaj, bo tu prawie 5000 jest dopiero, także... Także młodziutki ciągnik jeszcze. No. Dobra. Widzimy się po przerwie. No i dobra, już jest, no tak 40 minut przed dojeniem, także na dzisiaj kończę, już ropa mi się w karszerze skończyła. Zostawiam to tak jak jest dzisiaj, na jutro sobie zostawiam opony tylne do mycia. Ogólnie tutaj w lakierze lepiej siedzi ta tylna opona, tu jeszcze nic nie złazi, także jest ok. No ogólnie plastiki jeszcze trzeba gruntownie przemyć tą gąbką. No i tutaj jeszcze delikatnie, a gdzie nie gdzie słoma się trafia, to może sprężarką jutro jak to obeschnie, to łatwiej mi się będzie to odmuchać niż karszerem, bo karszer to od razu, a to jest kabelek, ale to jest słoma. No jak obeschnie, karszerem będzie wygodniej. No ale jak możecie zobaczyć tutaj, praktycznie już, no tu teraz przedmuchałem to. No i to sprężarką jutro będzie można fajnie wydmuchać i będzie już w miarę czysty. Najgorsza jest ta słoma, błota już nie ma. Tak, tylko ta słoma. Ją ciężko wymyć. No, jutro sobie tutaj ten punkt jeszcze też przesmaruję, bo to jest, no jak są koła, to ciężko do tego dojść. No ale tu jest elegancko. Są jeszcze punkty, na przykład tutaj widzę teraz znowu, że tu jeszcze nie jest umyte. Dojdziemy jutro. No tu na przykład. No, to jutro już będzie bardziej widoczne, jak obeschnie i jeszcze raz się go gorącą wodą przemyję i będzie czyściutki jak nowy. No, przód się znowu delikatnie pobrudził, także to jutro jeszcze gąbką się umyję
i wtedy wytrzę, żeby tych nie było tych zamazów. No. I tyle. Ogólnie ostatnio i w środku. W środku trzeba go będzie wyczyścić, bo tu też jest śmietnik. No ostatnio był serwis. Wymienili mi, nie wiem, czy to jest czujnik, czy co. I filtr osuszacz mi wymienili. Także klima teraz fajnie chłodzi. Elegancko. No. Nie no, dobrze jest. No, jutro go tak na 100% się go umyję. Będzie elegancko. No, także trochę brudny pewnie jestem, ale na dzisiaj to by było wszystko. Trzymajcie się i do następnego. Cześć.